Witam serdecznie, kanał Prawem na Lewo. Franczyza, czyli niezły wstęp do windykacji. Ale znowu mamy piątek, piąteczek, piątunio w związku z powyższym. Nie tyle o przepisach, ile o sytuacji, gdzie franczyza w Polsce przypomina wolną Amerykankę. Strona silniejsza od lat, bogacąca się na krzywdzie ludzi, chce, żeby wszystko zostało po staremu. Osoby prowadzące sklepy, wykonujące usługi. Tak naprawdę ludzie, którzy bez swojej winy popadają w ogromne długi w wyniku skrajnie niesprawiedliwych umów i w chwili obecnej od roku, dwóch, trzech domagają się konkretnych rozwiązań. Ministerstwo Sprawiedliwości póki co sprawia wrażenie prowadzenia działań pozorowanych. Jeżeli chcemy zakończyć ogrom ludzkich tragedii wynikły z brutalnego wyzysku, a co najgorsze przybierający w Polsce formę właśnie franczyzy, musielibyśmy jako społeczeństwo wzorem wielu państw wprowadzić konkretne państwowe regulacje, na których straży powinien stać na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Faktem jest, że no, państwo już się przyzwyczailiście, że przecież w tym kraju to każdy z nas jest seksbombą. I to dlatego, że każdy chce nas dymać. Działalność franczyzowa jest tak naprawdę specyficzny system sprzedaży towarów, usług, a ewentualnie technologii, bo z jednej strony jest to prawo i obowiązek prowadzenia działalności według zasad przyjętych przez firmę, która udziela nam swojej licencji, czyli no niejako namaszcza nas, że możemy korzystać z ich marki. Ta licencja to tak naprawdę zezwolenie na stosowanie określonej metody działalności gospodarczej. Właśnie korzystanie z marki, nazwy handlowej. Tego, co można nazwać know-how, czyli jak prowadzić ten biznes. Ewentualnie przekazuje nam swoje patenty. Firma, czyli ten dawca tej franczyzy, zobowiązuje się do pomocy przy stosowaniu tej metody. Zaś osoba, która jest franczyzobiorcą, zobowiązuje się do zapłaty za to wynagrodzenia. I najczęściej jest tak, że ten, kto nam udziela licencji, on ma gdzieś, czy my na tym zarobimy, czy stracimy. Po prostu za to mu musimy płacić i może się okazać, że jest to jego główne źródło przychodu. A wymyślony model biznesowy wcale tak elegancko nie działa. Czyli generalnie franczyza to jest sytuacja, w której zobowiązuje się ktoś do tego, że pozwoli się dobrowolnie dymać. Bo do tego to się tak naprawdę sprowadza. Na podstawie umowy franczyzy, w której dokładnie zostają określone prawa i obowiązki stron. Dziwnym trafem ten, kto bierze, musi zdecydowanie więcej dawać. I tak naprawdę ta umowa jest szczególną formą oddania, no, fragmenta, można powiedzieć, fragmentu przedsiębiorstwa innemu podmiotowi do odpłatnego korzystania. Odpłatnego, czyli za ten fragment przedsiębiorstwa ktoś płaci. No coś na wzór czynszu dzierżawnego, tylko że jest jeden pewien drobny szczegół. To nie jest tak, że myśmy w przypadku franczyzy dostali kawałek przedsiębiorstwa. Powiedziałbym inaczej, tak jakbyśmy go kupili, czyli inaczej, tak jakbyśmy kupili samochód i poprzedni właściciel dalej nam będzie mówił, jak mamy go prowadzić, co mamy z nim robić i jeszcze za to mu musimy dalej płacić. To jest chyba kwintesencja franczyzy tak naprawdę. I to, że z jednej strony, tak jak wspomniałem, dokładnie określa się prawa obowiązki stron, jest to, tak jak powiedziałem, fragment, oddanie fragmentu przedsiębiorstwa innemu do odpłatnego korzystania, natomiast w bardzo niekorzystny sposób dla tej drugiej strony zazwyczaj. Czyli to, co za tym idzie, oprócz normalnych kosztów, gdybym założył swój biznes niezwiązany na przykład z żadną franczyzą, czyli buduję własną markę od A do Z, odpada mi problem tych dodatkowych płatności. Ale to też oznacza jedno, że oprócz tych normalnych kosztów prowadzenia firmy, czyli tak jak każdy przedsiębiorca mający z tyłu głowy już kolejkę tych, którzy skubią, czyli skarbówki, ZUS-y, jakieś tam inne kwestie,
Nagle mamy dodatkowe. I drodzy Państwo, jeżeli nie pokryją tego zyski, to nagle zaczynamy popadać w długi. I sama idea franczyzy jest taka, że z jednej strony zawieramy umowę na piśmie. Umowa zawiera ten pakiet nazwany licencją franczyzową. Dotyczy to koncepcji prowadzenia działalności w jakiś tam określony sposób. Przeważnie zawiera się ją poprzez przystąpienie, a nie po negocjacjach. Czyli generalnie mamy sytuację taką, że mamy wcześniej przygotowany wzorzec umowy przez dawcę tej franczyzy, czyli można powiedzieć krótko, w odróżnieniu od nas, gdzie nie mamy za bardzo czasu, żeby przeanalizować umowę, on miał czas przygotować ją w taki sposób, aby za każdym razem miał możliwość nas po prostu bezczelnie orżnąć. I w takim kontrakcie zamieszcza się, tak, mówimy, prawa i obowiązki franczyzodawcy, franczyzobiorcy, spis, opis towarów lub usług, jakie mają być dostarczone franczyzobiorcy, ale dostarczone czasami ze zdecydowanie zbyt wysoką marżą tego, który nie dość, że ogranicza możliwość zakupu towarów gdzie indziej na wolnym rynku, bo musimy brać na przykład tylko od niego lub od osób wskazanych, to jeszcze nagle się okaże, że mamy do czynienia z sytuacją, w której nawet nie mamy wpływu na cenę zakupu, pomimo że wmawia się nam, że prowadzimy biznes na własną odpowiedzialność i mamy w ogóle wpływ na to, co robimy. Bardzo często, i jest to standardem, jest czas, na jaki zostaje zawarta umowa, i z niej wcześniej nie można zrezygnować. Tak samo będą tam warunki ewentualnego przedłużenia, rozwiązania umowy, warunki, na jakich możemy generalnie na przykład dokonać tej słynnej cesji, czyli ktoś to od nas przejmie, prawda? Wreszcie są warunki korzystania ze znaku towarowego franczyzodawcy, czyli generalnie ile za to będziemy płacić, że pojawi się nam logo jakiegoś tam płaza zielonego, czyli na przykład krokodyl w takich małych wsiach czynny do 20 na przykład trzeciej, żeby ktoś tam był w stanie kupić zgrzewkę piwa i nagle się okazuje, że jest biedna właścicielka, która w zasadzie jest powieszona tam i nawet nie może zatrudnić pracownika, bo jej nie stać. Mało tego, jest kwestia uregulowana, na przykład sprawa zwrotu wyposażenia lokalu, całej reszty, gdzie już wcześniej za niego zapłaciliśmy na przykład. I stąd efekt jest tego taki, że tak jak mówimy, nagle się okaże, że franczyza to jest dodatkowe uwiązanie nas, bo nie dość, że płacimy za znaki towarowe całą resztę, to nagle się okaże, że my nie możemy się zaopatrywać się na wolnym rynku, tylko mamy konkretnie wyznaczone punkty. I to, drodzy Państwo, prowadzi do bardzo specyficznej sytuacji, gdzie już dziennik Gazeta Prawna pisał, że franczyza to nie tylko pomysł na biznes. Sprawdzona na rynku firma udostępnia innemu przedsiębiorcy również swoją wiedzę, technologię oraz znak towarowy, a to na starcie może dać przewagę konkurencyjną nad biznesowymi wolnymi strzelcami. No, a ja zapytam, czy na pewno, bo to ładnie brzmi, papier wszystko przyjmie, a Państwo już doskonale wiecie, że bywa różnie. Po drugiej stronie, rozpoczęcie tego typu działalności no nie jest tanie, pisze Gazeta Prawna. Trzeba też pamiętać, by zebrać informacje o partnerze, dokładnie przeczytać umowę franczyzy. No, pytanie, czy jest taka możliwość, skoro docierały sygnały, że na przykład franczyzodawca nie zgadzał się na zatrudnienie prawników przez franczyzobiorcę. No, to już jest sytuacja kuriozalna. Działalność franczyzowa to tak naprawdę specyficzny system sprzedaży towarów, usług, technologii. I mówi się, że to z jednej strony jest obowiązek prowadzenia działalności według zasad przyjętych przez firmę, która udziela swojej licencji, a z drugiej strony jest to nasze prawo. Tak naprawdę ta licencja to jest zezwolenie na stosowanie określonej metody działalności gospodarczej. Czyli to jest to, o czym stale mówimy, że ktoś nam pozwala, żeby mieć logo. Tylko z drugiej strony, drodzy Państwo, czy ma znaczenie, jeżeli chce prowadzić dobrze, przyjmijmy ten mały sklepik w jakiejś wiosce zabitej dechami, to czy będzie miało znaczenie, czy to będzie żaba, salamandra, czy cokolwiek innego? No chyba nie, więc pytanie, czy tak naprawdę ma sens iść w tym kierunku, ale to już jest indywidualna sprawa każdego. Problem jest w tym, że z punktu widzenia prawa cywilnego jest to tak zwana umowa nienazwana, czyli nie jest zdefiniowana w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym strony mogą dowolnie kształtować
ten, powiedzielibyśmy, stosunek prawny. No, mówiąc krótko, te umowy pomiędzy tymi stronami, ale to jest tylko teoria, bo w praktyce, tak jak już wspomniałem wcześniej, efekt jest taki, że osoba, która przystępuje do franczyzy, tak naprawdę nie ma możliwości negocjowania umowy. Czyli generalnie jej obowiązkiem jest płacenie franczyzodawcy wynagrodzenia i udostępnienie do kontroli własnej działalności, tak naprawdę, którą prowadzi na własny rachunek i we własnym imieniu. Czyli, mówiąc tak kolokwialnie, no, i gdybyśmy mieli zapytać, na czym polega ta istota franczyzy, to my byśmy musieli powiedzieć tak: franczyzodawca, nazwijmy go dla ułatwienia dymający, nadaje swoim poszczególnym franczyzobiorcom, czyli dymanym, prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie ze swoją koncepcją. Czyli zapomnijmy o sytuacji, w której przedsiębiorca działa według własnej koncepcji. Franczyza polega więc na ścisłej i ciągłej współpracy między niezależnymi od siebie przedsiębiorcami. Nie ma tym samym mowy o franczyzie, gdy współpracują ze sobą spółki zależne należące do holdingu. No tyle definicja. Natomiast w praktyce wygląda to w ten sposób, że będą nam wmawiać, że jeżeli ktoś się decyduje na franczyzę, że na starcie, pomimo że teoretycznie jest jakaś hierarchia, że franczyza to współpraca, a nie tylko wydawanie i przyjmowanie rozkazów, to jest tylko teoria, bo w praktyce nagle na to dochodzą kary umowne, na przykład za nic. Aby doszło do franczyzy, strony powinny zawrzeć umowę na piśmie. Czyli tak jak wspomniałem, jest to ta licencja franczyzowa, całość koncepcji związanych właśnie z prowadzonym biznesem. I najczęściej jest tak, że dostajemy ten biznes teoretycznie na tacy. Tylko powinniśmy sobie zadać jedno podstawowe pytanie. Przecież nikt nie daje niczego za darmo. A może chodzi o to, że ktoś z biznesu chce mieć wyższy zysk i wie, że sam go nie wypracuje przy pomocy swoich klientów, to będzie szukał jeleni, których po prostu skroi, obiecując im złote góry. Więc generalnie na przykład taki kontrakt, i to jest specyfika, na który teoretycznie nawet nie powinienem w niego wchodzić, ale drodzy Państwo, tam jest na przykład sytuacja, tak jak mówiliśmy stale, prawa, obowiązki, spisy towarów, usług, jakie mają być dostarczone franczyzobiorcy, warunki płatności dokonywanych przez franczyzobiorcę, i to teoretycznie jest wszystko elegancki, włącznie z czasem, na jaki ta umowa zostaje zawarta. Natomiast przy tym wszystkim, co jest o wiele istotniejsze, jest sytuacja taka, że jest określone, na jakich warunkach korzystamy ze znaku towarowego franczyzodawcy, czyli czy się będziemy nazywać właśnie PŁAS, czy się będziemy nazywać Euro coś tam. Jest kwestia zwrotu środków trwałych, a także wartości niematerialnych, jeżeli byśmy zakończyli współpracę. Bardzo często jest to sytuacja, gdzie musimy kupić 4 razy drożej meble wyposażenia lokalu niż kupilibyśmy na wolnym rynku. Tak jak powiedziałem, ta umowa może zawierać obowiązek zaopatrywania się u franczyzodawcy, czyli tego dymającego, i wtedy nagle się okaże, że to się nam nigdy nie zepnie. Z tej swobody działalności gospodarczej, gdzie już wystarczająco jesteśmy dymani przez ZUS, Urząd Skarbowy, nagle się okazuje, że my sami zrzekamy się umownie swoich uprawnień jako przedsiębiorca, dosłownie do tego stopnia, że pozwalamy na kontrolę ze strony obcej firmy, gdzie tylko korzystamy z ich logo. Do tego może się nagle okazać, że jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy. I to jest tak naprawdę, drodzy Państwo, bardzo ważne dla osoby, która wchodzi we franczyzę, czyli ten dymany. Drodzy Państwo, w prasie wszędzie to brzmi elegancko. Dosłownie ludzie aż się zabijają, tylko nie dlatego, że ktoś im nie chciał dać franczyzy, a dlatego, że przez franczyzę popadli w długi. I cały dowcip tej sytuacji polega na tym, że najczęściej na tym kanale, z
stąd też tytuł związany z windykacją, bo popadnięcie w długi no to jest efekt taki, że najpierw jest sytuacja w przypadku franczyzy. Mamy tu do czynienia z trochę inną sytuacją. Najczęściej to nie jest sprawa babci, dziadka, czy osoby, która nie do końca jest w stanie, czy radzi sobie w tym społeczeństwie, które jest bardzo krwiożerczo do tego podchodzi. Ale mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nagle kroi się ludzi, którzy są dosyć przedsiębiorczy. Potrafią zadbać o siebie, przynajmniej tak by się wydawało. I nagle stworzono system, z którym nikt nie chce walczyć. System, w którym to już nie jest dopisanie komuś przez firmę windykacyjną 400 zł i wmawianie mu, że on jest to winny. Ale w przypadku długów franczyzowych, i to nie są długi, bo firmy, które udzielają franczyzy, twierdzą, że przecież nikt im nic nie zalega, tylko doprowadziły firmy do skraju, czy swoich kontrahentów na skraj bankructwa, gdzie ci mają na przykład potężne długi w ZUS-ie, w skarbówce i tak dalej. Nagle się okazuje, że z ludzi, którzy mieli pewne oszczędności, zostali wyssani na przykład na 4-5 milionów złotych, czyli długi, których nigdy w życiu nie spłacą. I gdybyśmy tak rozsądnie mieli popatrzeć, to ich jedynym błędem było zawierzenie dużej korporacji, która twierdziła, że da im pomysł na biznes. I to dała im taki pomysł, że rzeczywiście to był biznes stulecia, tylko dla nich, a nie dla osoby, która przystępowała. Sytuacja jest taka, że na przykład pan Daniel Dziewit jest autorem książek Przeliczeni, Tajemnice Galerii Handlowych i Franczyza, Fakty i Mity. Jest byłym dziennikarzem, udzielił wywiadu na łamach polityki. Nam by się wydawało, że taki franczyzobiorca McDonald's z Warszawy to musi być ustawiony. A nagle mamy postać tak naprawdę gościa, którego korporacja, i to już może nie zdaje autora, moim zdaniem, potraktowała gorzej niż niewolnika. Pan Daniel przyznał, że restaurator powiedział mu tak. Myśli pan, że ja bym nie chciał podnieść pracownikom zarobków? Pewnie, że bym chciał. Ale jak podniosę o złotówkę za godzinę, to mi się interes przestanie spinać. Z jednej strony są koszty, z drugiej franczyzodawca, czyli tak naprawdę zamiast jednego walca, on ma dwa walce nad sobą, które z dwóch stron na siebie naciskają. I ten właściciel tej jednej z restauracji działającej pod szyldem takim nie innym próbował poruszyć te kwestie na forum franczyzobiorców McDonalda. Powiedział, że on by chciał płacić ludziom więcej. Usłyszał, jak chcesz, to płać, ale my ci opłaty licencyjnej nie obniżymy. No i co się okazało? No, co może zrobić człowiek, który zatrudnia około 300 osób? Podniesienie płac o złotówkę sprawi, że mu się biznes po prostu sypie, a na głowie ma 8 milionów kredytów. Czyli efekt tego może być jeden. Zaczyna dostrzegać się to, że franczyza to jest tak naprawdę problem samej konstrukcji umowy. Konstrukcji, w której praktycznie na każdym kroku, gdzie w tym państwie nie popatrzymy, to państwo jest słabe, żeby nas chronić. Ale jednocześnie usiłuje być silnym, jeżeli ktoś pomyli się na, zresztą dzisiejszy dzień, zeznaniu podatkowym o złotówkę, prawda? To jaki to jest potężny przestępca? Ale przed prawdziwymi przestępcami to jakoś to państwo nas nie chce chronić. I co się okazuje? Cały ten układ, w którym brak jest regulacji prawnych, jest bardzo wygodny dla tych dymających, czyli franczyzodawców. Mogą wpisać do umowy co chcą. Zdarzają się tam niesamowite pułapki. Chodzi o sytuacje, w których na przykład jest coś zapisane czarno na białym, że na przykład mleko ma być pod kątem 30 stopni od wejścia, przykładowo. Na półce koloru zielonego przy podpisywaniu umowy będzie się słyszało: nie, to tylko taki standard, żeby to jakoś wyglądało. I nagle zaczynają się kary za to, że to mleko tak jednak nie jest ustawione. I potem jest karanie za wszystko, jak leci, potem franczyzobiorcy się zaczynają buntować, dochodzi do sporów, czasem sądowych, a sądy, no cóż, duża korporacja teoretycznie może więcej. Czy państwo żeście się kiedyś zastanawiali, kto jest po drugiej stronie, czyli kto jest tym franczyzobiorcą? Proszę się nie zdziwić, jeżeli to na przykład będzie sąsiad, starsze małżeństwo, czy małżeństwo w średnim wieku,
które z trudem przez lata odłożyło parę złotych i nie mając pomysłu na jakiś inny biznes, stwierdzili, wejdziemy we franczyzę. Nagle tracą wszystko i budzą się z potężnymi długami. I można się zastanawiać jeszcze więcej, co w tych umowach jest napisane, jak to wygląda i dlaczego tak naprawdę franczyzobiorca jest zawsze na przegranej pozycji. I efekt tego jest taki, że raz, że są na straconej pozycji, ale z drugiej strony ci ludzie są zostawieni samym sobie. Najpierw wydymał ich franczyzodawca, a potem zużytych przekazał windykacji. Bo tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o długi. Tak naprawdę mamy do czynienia z kreatywną destrukcją. I to, co jest najbardziej dowcipne, to jest to, że media ekonomiczne zbywają to zazwyczaj nagłówkiem, że sieć sobie nie poradziła, na przykład kiedy doszło do jej upadku. Albo franczyzobiorcy nie dali rady. W domyśle, no bo takie jest życie. Ale efekt jest taki, że sama franczyza już z punktu widzenia własnej idei, moim zdaniem, nie powinna być w ogóle dopuszczona. Bo jeżeli ktoś chce budować swoją markę, to powinien za to ponosić również odpowiedzialność, a nie zrzucać ją na innych. I nagle się okazuje, że dlaczego tego nikt nie chce ruszyć? No bo franczyza w Polsce to wspaniały biznes i ważne koło zamachowe gospodarki. Problem w tym, że tylko dla jednej strony. Czyli znowu mówimy o tym, że w tym państwie robi się wszystko, żeby wydoić zwykłych ludzi do ostatniej złotówki. Cóż mogę powiedzieć? W tej sytuacji, drodzy Państwo, to jest chyba wstęp do franczyzy, bo tu pojawi się jeszcze masę przekrętów, masę innych elementów, do których z całą pewnością będziemy wracać. Ale po czymś takim ja muszę się napić, także Państwa zdrowie. Proszę komentować, zostawiać łapki, subskrypcje. I tym optymistycznym akcentem do wtorku. Życzę Państwu, żeby w ten wtorek Państwa głowa nie bolała po długim weekendzie. Trzymajcie się gorąco.